Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Ja zaczynam od nagrywania filmu o cebuli, przepis cebulowy, zupa cebulowa z ziemniakami. Tutaj sel gruje przygotowany, statyw. Będziemy tutaj wszystko ładnie ustawione. Cyk, tak, o. I tu wejdzie tak telefon. O, tak. Nalewał zupę. Córa się bawi Lego. Tutaj mamy trochę do posprzątania. Zupa gotowa do nagrania i palnik. Mam. Trochę się przepalił, więc nie jest jakiś taki ładny. Bo ja ten palnik, słuchajcie, używam do rozpalania ogniska. A tu mam nowy taki, drugi. A my tu w takim jesiennym anturażu odpoczywamy w deszczu i zimnie. Przed chwilą przychodziła sąsiadka, bardzo miła. Zapraszała mnie do siebie po drugiej stronie rzeki. Zresztą taki dom jak my. Jak ty się bawisz u nas? Dobrze ci tutaj? Powiedz, czy ci z nami dobrze? Co? Dobrze ci? Powiedz co? Powiedz coś miłego. Sarek tam jest, a Sarek nie dla ciebie. Tu siedzę przy ognisku i zajadam się zupą cebulową z ziemniakami i serem gruje. Ale cieplutko jest, pięknie. Piękny klimat w ogóle mamy. Zobaczcie, już drzewa się robią pomarańczowe, czerwone. Pięknie, pięknie jest naprawdę. Cześć kochani, witam się z wami z drogi. Ja właśnie jadę na targi Beauty Days i tak rano się obudziłam i myślę, czy wychodzić, czy wiecie, czy ruszać, bo mam kawał drogi, żeby wrócić do Warszawy plus pojechać na targi, ale stwierdziłam, że jadę. Wiecie, stwierdziłam, że się wybieram, że chcę zobaczyć, co tam słychać. No i właśnie korek. Także troszkę muszę tu postać, włączę sobie jakiś podcast, posłucham sobie coś. Moi zostali na działce, no i ja będę na działkę później wracać. Ale jakoś jak mnie, słuchajcie, wzięło mnie, żeby pojechać pod tym kątem, żeby zobaczyć coś nowego, poznać nowych ludzi, zobaczyć z koleżanką, bo też się wystawia, także umyłam, wysuszyłam włosy, umalowałam się i jadę i was zabieram. OMG, jechałam, słuchajcie, tak długo, utknęłam w Warszawie w wielkim korku na 40 minut na S8. Był wypadek jak zwykle. Dobra, stwierdziłam, że jak dojadę, nałożę sobie błyszczyk na moją konturówkę i ruszam. I ruszam, słuchajcie, i ruszam. Uff, jechałam. Myślałam naprawdę, że już, że nie ma sensu jechać. Wzięłam sobie resztkę perfum i myślałam też, że nie ma tu ludzi, bo podjechałam ze złej strony, ale później wjeżdżam z dobrej i są auta. Resztka moich perfum. Mam dla koleżanki, dla Beaty Kalmie. Tak jest. A i nowe pazy. Nowe pazy są na moim profilu. Halloweenowe. Czy się rozczeszę. Sukienkę mam z Borna i mam na sobie tramki. Mam wyrąbane. Wiem, że niektóre dziewczyny na targi idą, wiecie co, w szpilkach się stroją i tak dalej. Ja stawiam na komfort. Wiem, że na targach się chodzi i zakładam adidasy. Zakładam trampki po prostu. Może kiedyś pamiętam, jak z Oleską się stroiłyśmy, jak to było, wiecie, planowanie outfitu. Teraz mam to gdzieś. Ważne jest komfort, żeby się czuć dobrze, a nie iść po prostu, żeby, wiecie, żeby ci było niewygodnie. Ma być ci wygodnie. Idziesz, będziesz chodzić wiele godzin, robić milion kroków i rób to w wygodnych butach. Mądrość od cioci Karoliny. Biorę sobie szczotkę ze sobą. I spadam. Lecę. Idę szukać mojego biletu. Mam. Darek mówi, że jak rusałka się wystroiłam dzisiaj w tę kiecę. Ale tak jak mówię, wygodnie. Ma być wygodnie. Hej, weszłam, jestem już na targach. Tu jest jakaś prezentacja. No muszę przejść, zorientować się, ale nie ma bardzo dużo ludzi. Przynajmniej teraz, bo przyjechałam już późnym popołudniem, więc przejdę się i zobaczę, co w trawie piszczy. Oto chciałam zobaczyć. To jest ten manikur tytanowy. Lard. Zobaczyć co tu. Ciekawego. Maszyny do analizy. Kiedyś robiłam coś podobnego. Parę razy już w Eris. Kiedyś byłam zaproszona wiele lat temu. To jest creepy, naprawdę. Takie słodkie balsamy. Ale cute. A
to jest... To jest probiotyk. A, probiotyk. Tak. Też tutaj 22 szczepy. Zobaczcie te podkłady w sprayu. Kiedyś Dior miał coś podobnego, 100 lat temu. Zobaczmy, jak działa. Ok, czyli na pędzelek, a później... Na pędzelek rekomendujemy nałożyć, później na... zblendować sobie ze skórą. Nie? Bo szkoda, okay, że ten produkt jest na niej. To jest taka druga skóra, nie robi takiego, takiej maski. Fajnie wygląda. Patentowana technologia Beauty Filter, która bardzo fajnie wygładza, wyrównuje kolory, są wodoodporne i są przede wszystkim też nawilżające, także też mamy dodatkową pielęgnację. Okej, okay, a w jakiej jest ocenie? Regularnie 155, dzisiaj mamy 108. Okej, okay. Czy jaśniejsze kolory pokazać? A spróbujemy, dobra, może nie, porównamy sobie. Dobrze, jasne. Tego Perfecta. No zupełnie jak druga skóra. W ogóle w tapie się. Tak. Wow. No i lizaczki. Też przesłodkie. Delikatne. Są wannej. Więc coś nowego. Tak, coś nowego i one też są troszeczkę bardziej takie odżywcze, bo mają sobie spalan i są bardziej jeszcze klejące. Ale są również w pełni mineralne, tak? O, oczywiście. Super. Ja też bardzo je lubię jako korektor właśnie używać, więc tak na takie wypadki. Okay. No, to co do tego? No oczywiście mamy też tutaj pielęgnację. Teraz są super. Naprawdę są super. To jest nasz krem, on już kiedyś był, ale teraz będzie w nowym opakowaniu, więc ładniejszym. I sera. I sera, które naprawdę są sztosami. I to z witaminą C naprawdę gigantyczne, zawarte witaminy C, retinol, najwyższe stężenie, jakie jest dopuszczalne, niacynamid, jeśli chcemy zawalczyć sobie o taką ładną cerę bez jakichś tam niespodzianek i naprawdę działa. A czy możecie mi, dziewczyny, dobrać podkład prasowany? Odcień. Z tego co mamy, są tak, no i bronzery mamy teraz. Bronzery są podobne. Zobaczcie, bronzery. No to zatrzymałam się faktycznie, bo zatrzymałam się zupełnie na szefowo. No to jest takie zmiany zaszły. Tak. Jakie opakowania w ogóle. Tak, i one są z refilami. I one są super ciężkie, takie fajne. Takie luksusowe. Tak. Ja bym tak podniosła, zobaczyła. No, bardzo fajne. Tak, dobierzmy może, chcę sobie wypróbować po prostu prasowany podkład. Ja już mówiłam właśnie tu dziewczynom, że problem z Anabel mam taki, że miałam zawsze problem z dobraniem koloru, bo Golden był za żółty, kolory te mineralne w ogóle często mi wybijają na zielonkawy w ciągu dnia, więc staram się zawsze dobrać taki neutralny kolor, o, neutralny, żeby też nie był różowy oczywiście. A i tutaj sobie sprawdzasz. Tak. Dobra. A spróbuj mi, wiem. Czekaj, bo ja dołożyłam teraz go specjalnie więcej i troszkę jest jasne. Tak. Okej. Okay. To jest piór. Ja brałam piór. Piór fair. A ty Golden Medium? Golden Medium będzie za ciemny. Mi się wydaje, że chyba to będzie to. Tak. To jest to. Golden Light. Jednak. No to mam swój kolor, Golden Light. Tak. Poczekaj, to pokażę go. Czyli słuchajcie, to jest mój kolor, Golden Light. O. Ale super jest to opakowanie, naprawdę tak, jest cieniutkie i takie metalowe, takie ciężkie, naprawdę. Ok, dostałam prezent od dziewczyn z Anabel do przetestowania, bardzo mi miło. Dobrały mi kolor, tak na spontanie zapytałam, czy mi dobiorą i mi dobrały, więc lecę w dalszą część targów. Nadal się tu dużo dzieje, tutaj akcesoria do rzęs, co mnie akurat mniej interesuje, bo rzęsami się nie zajmuję. O, i mamy drogerię Natura. Proszę bardzo, jest Natura. Jest Dasso Beauty, którego jeszcze nie testowałam, ale może się w końcu uda, bo te rozświetlacze wyglądają przepięknie. I są palety i w ogóle te ukochane przez wszystkich pomadeczki. Co tu jeszcze ciekawego? Natura wystawiła Kobo oczywiście i Sensik, gdzie jest mój ulubiony krem BB. I z drugiej strony troszeczkę pielęgnacji i perfum. I znalazłam stoisko Beaty. Proszę bardzo, jestem i dzień dobry. Doszłam. Ten Bentley. I sobie zobacz sobie tutaj. On się wyróżnia tym, że tutaj jest ścięty na końcówce. Mięciusieńki. Nie? Bardzo miękki. Tutaj mamy fajny też do podkładu. Mniejszy, bardziej do kremowych takich jak róż, brązer. Masz do korektora pod oczko, naprawdę superancki jest.
Wow. Sobie zobacz ten. Mamy te skośne, czy te odcięte są troszeczkę inne. Mamy kuleczkę, pokażesz mi cały zestaw ekspertów. Tu kuleczkę sobie czekam. Ale fajne, bo one, bo zwykle te ścięte pędzelki są sztywne, nie? A ten jest miękki. Więc nie będzie do oka. Moja już, znuszona, ale tak, to jest ta, miękkość. No. Jeszcze jest taki do podkładu, bardzo fajny. Kocham, w ogóle pędzlem nakładać podkład. Zobacz, jak jest też miluś. Bardzo miła, naprawdę. I tutaj masz, zobacz, jeszcze taki ścięty. Też jest super precyzyjny, troszeczkę inne ścięcie pod kątem. No i masz mniejsze kuleczki. Tutaj też masz taką kuleczkę. Super. Bardziej zbita, tam mniej zbita. Do wszystkiego. Tak. I słuchajcie, będą prawdopodobnie też tutaj w ogóle nowości, czyli standy na pędzle, więc fajnie można sobie pędzle swoje wyeksponować. I Beata będzie też wypuszczała, to jest prototyp akurat, ale będzie wypuszczała też inny kolor pędzli. No i już cudne pojemniki na gąbeczki, które wyglądają jak szoty espresso. Ale przyjemnie było spotkać się z Beatką, spotkać się z jej siostrą, która właśnie robi świece. Powiem wam, że trochę znajomych po drodze też pospotykałam, także bardzo, bardzo przyjemne, targi. Nie ma też dużo ludzi, to jest też ważne dla mnie, że można sobie swobodnie pochodzić, ale może dlatego, że ja jestem późno. Mam, że są i stoiska jakieś z biżuterią, z ubraniami. Dużo jest rzęs, bardzo jest dużo rzęs. Bardzo, bardzo dużo stanowisk z opakowaniami. Jak kogoś interesuje stworzenie marki kosmetycznej, jest dużo producentów z Chin, którzy przyjechali pokazać swoje opakowania. Dobra, kochani, ja już uciekam. W sumie byłam godzinkę. Parę rzeczy tu mam od tych Beatki. Głównie przyjechałam dla Beaty, żeby się z nią spotkać. Wiadomo, jest mało okazji, żeby się zobaczyć. Teraz na parę lat dosłownie gadałyśmy o tym. Trzeba podtrzymywać znajomości, więc dla niej przyjechałam. Przy okazji, wiecie, parę stoisk obskoczyłam i tak dalej. Ale już uciekam, pogoda się zepsuła i chciałam coś do picia, już nic nie było. Ja mówię, jak nie donosicie nic do picia? Nie, już nie będziemy donosić, godzina 16. Ja mówię, okej. No także organizacyjnie mogliby popracować nad tym. Ogólnie spoko, dziękuję bardzo Beacie za zaproszenie, bo to mówię, dla niej przyjechałam. I wszystkich pozdrawiam, których spotkałam, wszystkie marki. Było mi bardzo miło. I zaczęło, zobaczcie jaka pogoda. Też zabawne jest to, jak wiele osób mnie zapytało, czym się zajmuję, bo widzą, że lata kobieta z telefonem i nagrywa. I co ona tu robi? Czekajcie, bo się tu odplączę od moich włosów. Panowie z Mediceptu się dziwili. Kupiłam sobie hol, kurczę. Byłam w zasadzie dla Darka. Uwielbiam te spraye dezynfekujące. Nawet w domu ich używamy. Z mojej Best Farmu kupiłam olej. Już wam go kiedyś pokazywałam. Co jeszcze? Dostałam tutaj od Aka Candles Flower Boxa. Od razu wam pokazuję co i jak, żeby nie zapomnieć później. Tutaj od Beatki to dostałam cały zestaw. Właśnie ten wystawnik, pędzle, oczywiście jajeczko. To wam będę w filmach pokazywać, bo jej pędzle są przemiłe i mięciutkie. I co jeszcze? I o coś od dziewczyn z Annabelle Minerals dostałam jakiś gratis. Dwie szminki. O, Coconut i Dragon Fruit. Nie wiedziałam, że Annabelle ma szminki. Polska marka, oni są na Mokotowskiej na co dzień. Jak miło w ogóle. Bardzo miło, też do jakiegoś testu na pewno użyję. Fajnie, bo klikalne. No, także parę osób właśnie z wystawców mówiło, że ta organizacja jest taka sobie. I jako klient też uważam, że mogliby, i kredka do oczu, mogliby troszkę tu popracować nad tym. Tym bardziej, że to nie są targi w centrum Warszawy. I tutaj soft cream w takiej formie. Także dziękuję, Annabelle. Więc cieszę się, że przyjechałam, ale wiecie, ale nie wiem, czy wrócę. Nie wiem, nie wiem. Chyba, że Beata będzie znowu, czy ktoś ze znajomych będzie chciał się spotkać, to wtedy. Dobra, ojku, jest jednocześnie parno, ale jest też deszczowo. Wracam do moich, bo podobno u nich się rozpadało. Będę jechała długo.
dobrze, moi drodzy, zobaczcie, jak pięknie wyszło. Dyniowe tiramisu. Wow, naprawdę. Nigdy nie jadam dyniowego. Flapi się boi burzy. Chodź, malutko, chodź. Chodź, kuchenę. Musisz przetestować. Tak się bujnęłam. Dobrze było. Fajnie było spotkać Beatkę. Zobaczycie na vlogu. Co nieco, gdzie tam robiłam, gdzie tam co robiłam i z kim. Fajne. Także fajnie było. Fajnie było pojechać, ale strasznie długo nam zaszło z dojazdem. No widzisz. No, to drogi miałam cały dzień. Pojączka jak ułożyłaś. Jo, bo ona chce sobie spać. Leje, słuchajcie. Jasta. Chciałem pójść nagrać coś z sauny. Nie, no nie ma szans. Zalane wszystko jest. Trafi. Damy radę. Czy ta pani boi się burzy? Czy pani boi się burzy i przyszła się przytulać? Czy pani boi się burzy i pani przyszła się przytulać? O. Plosie się nie bać, jest pani bezpieczna, plosie pani. Tak? Czas spać, prawda? Moja rybka jak leży na mnie łapą.